drugi półfinał Ladder Heroes. No i widzę, że już zaczynamy z grubej rury. W dolnym lewym rogu Mikołaj Lazar Ogonowski z drużyny X-Comago. W górnym prawym rogu Julian Brosik, czyli Lambo. Bez drużyny obecnie jest Niemiec. No a Polak właśnie, od 12 pula. Od raz, bez zastanowienia. Cały czas był gotowy Lambo. Lazar w sumie też, jak widać, jest gotowy. Jest taktyka. No wśród 12 puli i ZVZ ostatnia jest... wulkan pomysłów. Ale dość często taktyka grana jak na poziom profesjonalny. Lambo przykładnie zaczyna od haczerki. A mnie najbardziej interesuje, czy drony też zabierze Lambo do ataku, znaczy laser do ataku, bo widać, że je zaznacza co chwilę. No i za chwilę się dowiemy, za chwilę się przekonamy, czy pojedzie dzisiaj. Chyba tak, chyba zabiera drony. Ja już widzę, że... no dokładnie. Zero litości. YOLO, jak to mawiają. Może Lazar nie chce za bardzo grać jakichś dzikich, różnych taktyk. Przynajmniej mamy trochę bardziej różnorodny pojedynek. Powiem wam, że jak to w takim tempie będzie szło, to może jeszcze turniej Wardiego się trochę pokastuje. No dobra, zobaczymy. Jedzie Lazar. Wszystkim, co praktycznie ma. Oczywiście zostawił 3 drony do wydobycia. No i Coco Jumbo i do przodu. Lambo już chce zablokować chyba budowanie Spinecrawlera. O, przynajmniej kilka sekund. Jeden, drugi, trzeci zagrany. Lazar zaczął przez chwilę zbierać minerały. O, teraz ciekawie. Ucieka Lambo. Nie, 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 on chce zawalczyć. O, wow, jakie ładne przechwycenie Zerglinga. Jednak nie było to za darmo, ale jeszcze jeden. Chwila, to była... a, to była druga drona. Ej, to dobrze. Oj, tutaj jest po lewej stronie niezła konfrontacja dla Lazera. W tym ciasnym przejściu Lambo nie może niczego okrążyć. Nie no, gra na czas. Dobrze gra Lazer. Na czas, na czas, na czas. I może teraz spajny się zakończą i jeszcze... łatwa może... no nie no, ciężko. Kurczę, chyba zdążył Lambo zniszczyć to wojsko i teraz ucieka większością swoich jednostek. No tak, ciężko ocenić, ale... Niemiec żyje. Nie wiem, czy nie, czy atakowanie spawning pula nie jest rozsądniejsze. I oczywiście spróbuję zejść z tej rampy Polak. Wszystko na jedną kartę. Albo zejdzie, albo nie zejdzie. Nie no, świetnie blokuje to Lambo. Nie ma problemu, ma większą siłę ognia. No jak Lazar zaraz nie zejdzie z tej rampy, a widać, że nie zejdzie, to będzie GG. Szkoda, no po prostu Lambo miał teraz dużo większe wydobycie na minutę i dlatego Lazar się poddał, bo wiedział, że już ekonomicznie powróci. No nic. 12 pól, jak ja go szanuję. Ja nie wiem, czy szanuję, ale było nawet ciekawie. Nawet się nie obejrzeliśmy, już jest 1-0 dla Lambo. No nie, no żeby nie było niemieckiego finału, no nie może tak być. Soul prawie się otarło ten finał. No i Lazer też, ale no nie, no teraz trzeba dwie gry z rzędu wygrać. Nie jest pięknie. Dobra, wracamy do szybkich ekspansji. Haczerka kontra haczerka, obie postawione na 16 punktu zaopatrzenia. Czyli 16 dronką. No dobra, pozostaje wierzyć w te plany Mikołaja. Czemu nie atakował spawning pula? No, bo i tak w zasadzie, jeżeli by nie zdążył zejść z tej rampy, to nic by to nie dało. Jak to mawiał klasyk, nic by nie dało. Trzeba szybko zejść z rampy, bo Lambo miał więcej dronek i trzeba szybko go pokonać.
Bo jak będzie grać na czas, to Lambo będzie mieć po prostu za dużo. Zresztą nawet by zrobił, zdążył zrobić pewnie spinecrawlera w naturalu przed tym, jak ten spawning pool zostałby skasowany. A potem kolejny spawning pool i tak dalej, i tak dalej. Odrodziłby się Lambo. I to o wiele szybciej, niż byłby to w stanie opanować laser. No dokładnie, może być ten niemiecki finał, Showtime kontra Lambo. Tego bym nie chciał, ale no dobra, jak będzie, to będzie. Wybiega zerglingami laser na zwiad. Te zerglingi na ogół biją trzecią bazę. No, czasami wybiegają od razu do przeciwnika opcji multum. No, ciekawe, czy się teraz skusi Lambo na jakąś większą agresję. Pamiętam, że on z Lambo ma naprawdę całkiem zaciętą rywalizację. Kiedyś nawet pamiętam na jednym Intel Extreme Masters laser chyba też zrobił 12 pula. I... albo bronił 12 pula. Coś kurczę było z tym 12 pulem. W każdym razie laser grał z Lambo mecz o wyjście do fazy grupowej, żeby zagrać w audytorium i w ogóle, żeby było pięknie. No i niestety Lambo go wtedy pokonał. Pamiętam, jak laser zapomniał o jakichś zerglingach na mapie. No i też przez to ta obrona nie wyszła, ale nawet chyba gdyby o nich pamiętał, to też by nie poszło. Także z Lambo, znaczy oni się lubią, ale przegrał kilka ważnych meczów na to właśnie tego zawodnika laser. W swojej karierze. Roach Warren zagrany. No i jak widzimy, obaj zawodnicy dodali całkiem sporo zerglingów. No te lingi są to takim nieobowiązkiem, ale czasami dobrze zrobić. Ej, Lambo robi olina. Możesz ty. No, ja liczę, że laser jednak wyśle zerglinga na zwiad, bo to jest mega dziwne, że w sumie tego nie robi. O, Lambo teraz drony gra? No to ja tego nie rozumiem, ale... czyli to będzie jakiś późniejszy atak roachowy, no ale to wtedy czemu tak wcześnie jest ten Roach Warren? Może żeby zmylić się laser... no nie wiem, zmylić się lasera, albo jakiś nietypowy ten pomysł jest. Jednak robi swoje Roach Lambo i to całkiem sporo. Laser zrobił takiego fejka, czyli niby wychodzi karakanami na mapę po to, żeby wrogie overlordy to zauważyły, a tak naprawdę robi drony. Tylko że no Lambo nie fejkuje, tylko po prostu nie pokazał karakanów nigdzie. Mam nadzieję, że ten zwiadowca lasera spowoduje, że Polak się opamięta, bo jest niedobrze. Jest nawet, prawdę mówiąc, jest źle. Oho, i tu ooo. Widział, musiał. No tak, no w sumie overlord wisi i patrzy. Na pewno laser zobaczył, co się dzieje. Mam nadzieję, że jakiegoś spajna to walnie zamiast ekstraktorów. On już do 5 ekstraktorów dążył. Nie no, laser jest troszeczkę... jeszcze może nie do końca świadom, co się zbliża. Ale no to trzeba pompować jednostki. Dziwny ten build Lambo. Taki mam wrażenie, że lekko mówiąc nieoptymalny. Ale karakanów natworzył. Oby dał jeszcze trochę czasu Elazerowi, żeby może ten spine się ukończył, przynajmniej jeden na dole, kolejnego robi Elazer z tyłu. Dużo bane'ów, one mogą rozwalić spine'a zanim... aha, no właśnie, zada on pierwsze obrażenia. Nie, no bez jaj. Sporo jednostek w jajkach ma Elazer i to jest cały problem. Niedobrze. Większy limit Polaka, tylko trzeba no czekać, aż to wszystko wyskoczy. Jest potencjał. Jest masa. Dobra, wyskakuje. Ej, plus jeden jeszcze będzie, a teraz dużo zerglingów dobiega i szybko z nimi dzięki tej... ej, dobra, łatwo. Czemu tak łatwo? Jeszcze co? Skontratakował mu tę bazę? Kiedy to się stało? A co laser tak dobrze zagrał? Coś się dziwnego stało. Wydawało mi się, że przedronował. A tu jest miazga, panie Niemiec. Czy on ma Lera jeszcze? Nie, nie ma Lera. Skasował. A nie, co? Ma jeszcze Lera ma?
Wszystko ma. Pieniądze, karakany. Czego on nie ma? No wszystko ma. Czemu teraz jakiś taki banalny? No, Lambo słabo zagrał. Też mi się wydawało, że tak w pewnym momencie o dziwo zrobił drony zamiast ataku, ale... Ale aż tak? 1-1. Najpierw laser zrobił trochę. Troła z 12 pulem, teraz Lambo. Ale dobrze, skillowo wygrał laser. Ruszamy. Kolejna mapa, ta już na pewno będzie ostatnia. To jest dalej półfinał. W dolnym lewym rogu Niemiec Lambo, w górnym prawym Polak Mikołaj Lazarogonowski z różnej z Komago. Dobrze, dobrze. Teraz większa mapa i to na pewno daje też perspektywę na dłuższe spotkanie. Nice and Chrome. Mogą się oczywiście pojawić jakieś mutaliski z większym prawdopodobieństwem. No już trochę poolinowali, bo może im teraz przejdzie, nie wiem. Wrażenie, że tę całą poprzednią mapę po prostu zagrały laser tak jak trzeba, na bardzo, bardzo wysokim poziomie, ale u Lambo właśnie były pewnie jakieś tam przycięcia, jakaś niepewność. Niekoniecznie robił wojsko wtedy, kiedy trzeba było, no i się zrobiła różnica i nawet na 50 paru dronach dało się obronić. Najdziwniejsze było to rozwalenie trzeciej bazy, bo laser naprawdę miał mało armii, on jeszcze wymyślił, a no to kontratakujemy mu trzecią bazę, no pewnie, że tak. Co może pójść nie tak? Gdzie w Gdańsku będzie LAN? Wykrzyknik spotkanie. To będzie w jakiejś galerii. W Kinguin Bar Lounge. Lounge? Lounge? Jakoś tak. Się zasłuchałem i zjazd na autostradzie przejechałem. Bicolm udanego kierowania życzę. Tylko pamiętaj, żeby nie wracać pod prąd, bo niektórzy... Ja widziałem filmy na YouTubie, gdzie ludzie jechali pod prąd. To jest troszeczkę jednak ryzykowne. Lepiej nie. Lepiej zgodnie z przepisami. Dobra, zerglingi oczywiście atakują, znaczy atakują. Raczej obijają trzecią bazę przeciwnika, laser robi to samo, ale tylko jednym. No fajna sprawa, w Gdańsku się szykuje, trzeba przyznać. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem w Trójmieście. Pewnie jak byłem mały, jakiś Sopot był grany. Tylko Molo pamiętam, bez kitu z tego Sopotu czy Gdańska. No z Sopotu pamiętam, że było chyba tamto Molo takie spore. A tak to kompletnie pustka. No Lambo całkiem ładny zwiad wykonuje po bazie Polaka. Zobaczmy, czy laser robi coś podobnego. A, nie może za bardzo, bo go tutaj blokował Lambo. Ale obaj... Tak jak można było troszeczkę się spodziewać, wracają do standardowej formy grania z EVZ, czyli jednak dronują. Duża mapa, więc ciężej wykonać presję. No i po dwóch takich szybkich grach chyba nie chcą trzeciej też tak samo grać. Praktycznie w tym samym momencie rozpoczęte plus jeden do ataku. Ler ze strony Lambo. No i pewnie teraz laser za chwilę też zrobi ten ler, tylko nie wiem czemu nie zbiera trzema dronami. O, aha, już tak, teraz nie patrzymy chwilę, to dołożył trzecią dronę. No i teraz jakiś ler pewnie poleci. Dokładnie. Ale jest małe opóźnienie w tym ler. Minimalne. O, na drugim poziomie, dobra, second floor. Bo ja tam nie wiem, gdzie to jest.
ale już zaczynam się dowiadywać. Pewnie trzeba będzie tę jakąś maskę mieć na wejściu, a potem oczywiście wszyscy kulturalnie zdejmą. Wiadomo jak jest. Dobra. Roach Warren. O, a tutaj jakie niedopatrzenie lasera. 9 dronek. A dobra, szybko w miarę poprawił, ale... O, w ogóle 71 dron zrobił. Na ogół się robi trochę mniej na tych trzech bazach. No tam, że 5 dron za dużo, to się też tak nie ma co czepiać, ale trochę... Mało charakterystyczna sytuacja. Praktycznie każdy robi to 66, 65, 67. Rzadko więcej. Może Mikołaj... A, bo tu jeszcze drona na Evolution Chamber poleci. I na czwartą bazę. No dobra, w sumie... Teraz ma tylko teoretycznie 3 drony nadwyżki. Nieźle na pewno. A, już się zaczyna desantowanie. No to jest typowy Roach Wars, czyli obaj robią Roach... O, Roachy, ale... Aha, bo Lambo robi Bane Dropa. Cwaniak. Laser kulturalnie, karakanem. A tutaj Baningiem będzie ze strony Niemca. No nie, te bomby to chyba lubi zrzucać. No trochę się tego obawiam, ale zobaczymy. Może idealnie się obroni Polak. No dobra, pomyślności. W sumie do tej pory to się praktycznie nic nie zdarzyło. Bardzo, bardzo małe szkody. Dlatego najważniejszy będzie w sumie teraz ten moment gry. On trochę nam może wyjaśnić. O, świetnie. Laser już zaczyna bić drony, ale czy sam się obroni? O, nie. O, nie, 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 nie. O. Dobra, wycofuje się laser z tego miejsca. Tutaj fake drop akurat, jak ten drop Lambo. O, nie. Ała. Ała, ała. Dobra, 10. Nie przegrał laser na pewno. W sumie to ma nawet przyzwoity limit. Ale chyba w najlepszym wypadku można powiedzieć o równej grze. Przy czym Lambo zrobił też zakopywanie do swoich karakanów. No i to jest kolejny spory atut tego zawodnika. Jak widzimy, się tylko czają. Przymierzają się jak gimnazjalista do konfesjonału. A to już 8 minut za nami. To znowu jest oczywiście niewielki desant. Elazar teraz zobaczył kolce na grzbietach wrogich karakanów, więc powinien wiedzieć tak. Już widać, że wie, że są zakopane roacze dostępne. No ale drop już się odbywa. Może z powietrza, może z podziemi się Lambo wynurzyć. Bardzo ładnie namierza ten drony elazarowe. No ważne to nie stracić tego spokoju. Tylko dobrze ustawiać się w obronie cały czas. No tutaj chyba robi spora spajna. I tutaj też spajna i spora. No prawidłowo. O i Lambo jeszcze wchodzi do tej bazy. Na praktycznie pełnym limicie Niemiec. To niestety idealnie boksuje wydobycie polskiego zawodnika. Znowu 7 dron padło. I tutaj też mały atak. No na pewno nie broni się najgorzej laser, ale w końcu Lambo znalazł odsłoniętą haczerkę i oczywiście już ją zbiera. Ale laser ma ten plus, że zaczął nawet plus 3 do ataku, a Lambo na pewno nie. Okej, okay, jest szansa. Ciekawy w ogóle pomysł z takim szybkim hive'em. Rzecz na pewno nie grana często. Ale istotnie może zmienić losy tej gry. I z powrotem podchodzi Lambo pod czwartą bazę Polaka. Trochę bardziej ściśnięte wojsko Elazera. Ale musi tutaj, no dokładnie, dusić cały czas to wojsko. O nie, teraz nie walczył przez chwilę Elazer.
No i kolejne korosywy ładnie lądują. Laser chyba chce zaszachować te wojsko przeciwnika, flankując od dołu albo po prostu znowu na kontrę. Tak! Laser rusza na kontrę. I tu jeszcze jakieś raucze w ogóle męczą Lambo. Raucze z mapy wracają, to może być też niezła kanapeczka, chociaż póki co to Lambo w ogóle nie zamierza się powstrzymywać. Agresywnie wchodzi w Ravagery, żeby... No im wcześniej je zniszczy, tym mniej korosywów poleci. No niestety, nawet nieźle mu to wyszło. Ale koniec końców, sporo zniszczył laser. No tylko, że cały czas bez ekspansji kolejnej, czwartej. I 53 drony do 62. No szybciej się może odbudować. Cała nadzieja w tych ulepszeniach. Plus 3 i plus 2. Powrotem laser robi Ravagery, jak widzicie, z tych rannych rołczy, tak żeby po wykluciu się znowu miały 100% punktów życia. I kolejna konfrontacja, teraz plus 3 do ataku zakończone, jeszcze czekamy na pancerz lasera. To będzie za te około 15 sekund. Oj, bardzo trudna bitwa, chyba nie do podejścia póki co. Ale 3-2 kontra 2-1, no dwa ulepszenia na różnicy. Laser uznał, że pójdzie też w zakopane roucze. Lambo póki co nie kontratakuje, chociaż nie, z powrotem o tym pomyślał. No za mało uznał Mikołaj, że ma tych jednostek i lepiej się wycofać. Na pewno musi bronić swojej czwartej bazy już. Znowu nie może jej odbudowywać powolutku. No jest przewaga w wydobyciu dla Lambo. Może nie gigantyczna, ale jest. No i za chwilę. Myślę, że będzie ten moment, w którym laser może zaatakować, bo doczłapał się z powrotem do 200 na 200. Roachy, większy limit, lepsze ulepszenia. No musi. Laser musisz. I to już za chwileczkę zaatakować. Miejmy nadzieję, że wygrać. Niestety, no ta bitwa nie była za dobra. Nawet bym powiedział, że była zła. Laser pomimo ulepszeń trochę gorzej się wymieniał. Teraz hacza. Nie, okej. Okay. Nawet w miarę walczy. Okej. Okay. Dobra, teraz już lepiej. Teraz słusznie. No i oby tak do końca. Teraz już musi laser szybko z tej kontry ruszyć. Jak polska reprezentacja czasami. Tylko, że akurat teraz ma trafić. Doskonałe jest to zakopywanie roachy, bo jak widzicie, one bardzo szybko regenerują swoje punkty zdrowia. Kiedyś jeszcze szybciej im się chyba regenerowały. Nawet już trzy roachy idą na ostrą kontrę. Pięknie laser wchodzi. Doskonale. Lambo kompletnie nieświadomy. Nie zauważył, nie widzi. No, tutaj trzeba uciekać, ale zobaczcie, jak teraz dużo dron padnie u Lambo. Świetne wejście lasera. Tylko wytrzymać, tylko się obronić. A już potem będzie z górki. Niemiec w ogromnych tarapatach. Pod te rampy akurat nie może atakować. Zbyt wolno doganiał Ravagery. 35 dronek stracił Lambo. To już wszystko albo nic dla tego zawodnika. Polak ma większy limit, ale spora jego część jest po drugiej stronie. Ale może wystarczy. Sprytnie laser wycofuje. On może opóźnić moment defensywy, bo u niego perspektywa jakaś jest, u Lambo niekoniecznie. Świetne wejście. No w każdej bazie praktycznie wyłączone wydobycie Lambo. Nawet bym chyba uratował te roachy, już nie przejmował się haczerką, tylko wrócił do siebie, przegrupował i zaatakował. No musi już Mikołaj chyba to ugrać. Nie wiem, jak to się nawet stało, ale świetny comeback Elazera i 2-1. Nice. Troszeczkę ulepszenia, ale chyba jednak decyzja o tym, żeby zagrać zakopywanie, zbawienna. VGGG, dziękuję bardzo za 4 miesiące, pozdrawiam. No i jednak mamy tego Polaka w finale, uff. Było 4 w całym turnieju, niestety też nawzajem się eliminowali Polacy. Ale dotrwał laser. Lasera w ogóle mało ostatnio było. Od Dreamhack Masters Summer. Niewiele mam wrażenia. No to fajnie, że go tutaj zobaczymy. To będzie best of 5, czyli do 3 wygranych. Troszkę dłuższa seria może wyjdzie. GG.